Dobry widzowie, Maciek z tej strony z firmy Mavkar, a dzisiaj leżam dla Was troszeczkę z tańszą propozycją, nawet powiem bardzo tańszą i przede wszystkim dość wiekową, bo jest to Opel Corsa z 2002 roku, czyli z czasu, gdzie Polacy grali na Mistrzostwach Świata w Korei i Japonii. Wóz jest silnikiem oczywiście benzynowym, tutaj mamy jednostkę trzycylindrową na łańcuchu 1.0, jak się nie mylę, jest to 60-konna odmiana. No i cóż, jeszcze jest to manual. No i teraz pytanie powinni zadać widzowie, którzy oglądają moje filmy. Czemu zdecydowałem się na tak stary pojazd? A jest to chyba samochód, który pobił rekord samochodów, które miałem w swojej całej karierze, a miałem ich bardzo dużo. Porównując względem wieku, a przebiegu, bo samochód ma jedyne 88 tysięcy kilometrów, czyli rocznie samochód pokonywał, jak tak się nie mylę, około 4 tysięcy kilometrów. Czyli według mnie wynik bardzo, i to bardzo niski, czy dla niektórych dobry. Jak widać, wóz nie jest przede wszystkim skredowany, ale że pochodzi od pierwszego właściciela. No bo zostawiam, że jakaś starsza osoba, bo wiecie, raczej tacy młodzi inżynierowie z Niemiec to tam zmieniają te pojazdy po 2-3 latach, a jak ktoś go miał przez 22 lata, to kupił sobie go i jeździł. A z racji tego, że starsza osoba, jak widać, znajdą się na jakieś tam na nim wgnioty, jak tutaj na przykład na błotniku, czy ryska po drugiej stronie. I ja tego nie będę naprawiał, bo jest to samochód budżetowy, on ma przede wszystkim Was zawieść, no bo teraz zbliża się pora roku, jaką mamy. Jak widzicie, już wokoło liście troszeczkę opadają, z drzew żółkną. I taki samochód najczęściej jest kupowany po to, żeby nie stać na deszczu, tylko tanio i ekonomicznie dojechać sobie do pracy. Ale technicznie jest w porządku, ładne opony. Przy okazji jeszcze trzeba dodać, że też nie jest zniszczone zawieszenie, prowadzi się dobrze, a w środku ma bardzo, bardzo zadbany samochód. No i cóż, jeszcze silnik pracuje równo, nie kopci. No i ważna rzecz, pojazd ma 100% sprawną klimatyzację, co nie jest takie, powiem Wam szczerze, oczywiste. Na stylistyce to się długo nie wypowiada, bo to tylko Corsa C, ale na przykład wiecie, co fajnie zaprojektowali, że ta lampa przechodzi prosto w szybę. Fajny zabieg stylistyczny, lekko te lampy przypominają punciaka, jedynkę czy dwójkę. Czy coś jeszcze warto o nim wspomnieć? Chyba nie, opony są uniwersal, to też plusik, nie będziecie musieli na lato kupować następnych, tylko jeździć sobie dalej, a przecież, tak powiem, zdrożały również wymiany kół, czy też samych opon. No z przodu też macie takie pół kola porobione. Dosyć ładnie ten samochód jest zaprojektowany. Nie dziwię się, że tyle było ich sprzedanych i tyle jeszcze jeździł po drogach. Będę na przykład takiego Punto, jedynka, dwójka strasznie zgniły. Zobaczcie, ile jeszcze tego jest na drodze. Nawet więcej niż polówek. Jak Corsa nie była rozbita i ktoś się tam jakokolwiek chociaż dbał, to było naprawdę samochodem, który wytrzymywał wiele, wiele kilometrów na drogach. 100 razy na przykład lepiej niż Polo, które bardzo, ale to bardzo gniło, a ma status nie wiadomo jakiego super samochodu. Dobra, ale już gadam prawie 4 minuty tylko o Corsie. Przejdźmy do środka i tyle. Jak zawsze zacznę od książki serwisowej wewnątrz pojazdu. Widzicie tu sobie tutaj wpisy, ale to jest bardzo ciekawy wpis. W 2015 roku miał tylko 22 tysiące kilometrów. A przy okazji jeszcze oprócz tego pod maską jest kartka przy wymianie chyba przy 71. No i od razu Wam pokazuję na liczniku 88 tysięcy, prawie 700 kilometrów. Schowajmy sobie to i pokażę Wam wnętrze, jak ono wygląda. Praktycznie, jak patrzę na tą kierownicę, można by było sprzedać spokojnie jako nową do następnego samochodu. Ona nie ma żadnego zużycia. Nawet jak Wam ostatnio pokazywałem A4, to tutaj ma lekkie zużycie, bo po prostu jest wypalona od słońca. A ta jest w stanie perfekcyjnie. Nawet jak ktoś się zna na tych Corsach, czy na tych Oplach, Merivach, czy czymkolwiek, gdzie były te kierownice, te często klaksony były zapadnięte do środka. Tutaj jest stan idealny. I przy okazji mamy sterowanie radyjkiem. Przyciszę podgłośnie. Fajnie. Ciekawy feature, jak na tak stary pojazd. Przechodzimy sobie na środek. Nietypowe jest radio na CD. Potrafiło być tutaj nic oprócz, powiem tak, schowka lub nawet kaseciaka. Sprawna klimatyzacja. Tutaj zegareczek. Dalej się to prezentuje. Tak,
fotel, bardzo ładny sufit, nigdzie nie poodstawany. No i tutaj też spójrzcie, gałka biegów jak nowa, tutaj też nie podrapane, ogólnie bardzo przyjemne wnętrze, no ale jak widać, ktoś nie zainwestował w elektrykę i w sumie powiem Wam szczerze, dobrze zrobił. W tych czasach wolałbym mieć sprawną klimę niż pokręcić sobie sekundkę korbką albo raz ustawić lusterka na ruski rok, jak to mówią. Spójrzcie jeszcze na mój boczek, też bardzo ładny, ciekawie tutaj też dobrze utrzymane. No i jak mówię, ciekawe wyposażenie, no bo 4 airbagi, radio z CD-kiem, ale nie bierzemy tych elektrycznych szybek. Dobra, nie będę się bardzo rozwodził nad wnętrzem. Wnętrze jest dosyć dobrej jakości, wiadomo, skauto klasy niższej, ale to nie jest najgorszy taki plastik, lepszy na pewno niż w Lanosie czy w jakichś takich autach mega budżetowych. Tyle. Jak film Wam się podobał, łapka w górę, subskrypcje. Macie pytania, to komentarz lub moje media społecznościowe, takie jak Mavkar Auta na Instagramie czy też na Facebooku. Jeszcze warto dodać, że u mnie wszystkie samochody są opłacone, możecie sobie wykupić gwarancję do roku czasu, ale akurat w tym przypadku nie da się, bo samochód jest powyżej 20 lat, ale myślę, że mało osób by skorzystało z tej opcji, bo po prostu gwarancja już jest pewnym sporym procentem wartości pojazdu przy tak tanim aucie. Co jeszcze warto dodać, jeżeli samochód filmu się sprzedał, to mogę Wam poszukać podobnego na zamówienie albo się po prostu odezwijcie, bo często mam samochody jeszcze nie powystawiane, akurat może jest takie coś, czego szukacie. Chcecie akurat zobaczyć, co jest wystawione? Bijcie na mavkar.automoto.pl. To by było na tyle. Pozdrawiam. Cześć.